W dniach 30 i 31 grudnia zapraszamy szczególnie dużo mieszkańców naszego miasta na lodowisko. Przez dwa ostatnie dni w roku będziemy żegnać stary rok przy największych przebojach 2016 roku, ale przede wszystkim będzie można wspomóc tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy, które będą uprawniały do korzystania ze ślizgawki, a cały dochód ze sprzedaży tych cegiełek będzie przeznaczony na wsparcie dwóch słupskich stowarzyszeń. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Dajmy Radość, zarówno Stowarzyszenie Wiatraczek, są to stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspieramy naszych podopiecznych, zarówno dorosłych niepełnosprawnych i dzieci z terenu miasta Słupska i powiatu. Nasze działania są skierowane bezpośrednio do naszych małych i dużych podopiecznych. Pomagamy im zarówno w terapii, rehabilitacji, wspierając ich grupami wsparcia, wspierając ich pomocą niezbędną oraz specjalistyczną, terapeutyczną. Liczymy na frekwencję, na to, że w tych ostatnich dwóch dniach jeszcze skorzystają nasi słupszczanie z możliwości jazdy tutaj na tym lodowisku i pomyślą o tym, że dzisiaj właśnie czy jutro będą pomagać niepełnosprawnym w Słupsku. Stowarzyszenie Wiatraczek ma pod opieką 32 dzieci w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami i z różnymi potrzebami. A jakie to potrzeby na przykład? Przede wszystkim rehabilitacyjne. Dzieci nasze potrzebują rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych, które im pomogą wejść w życie społeczne.